3,88 zł. Tyle płacono w poniedziałek rano za dolara. Później kurs się nieco cofnął, ale i tak amerykańska waluta pozostaje wysoko. Skąd to się wzięło? To wynik tego, co wydarzyło się w ostatni piątek w Jackson Hole. Na sympozjum Fedu mieliśmy wypowiedź szefowej Fedu, pani Yellen. Wypowiedź, z której wynika, że perspektywa podwyżki stóp procentowych jest coraz bliższa. I później, 2 godziny później, wypowiedź jej zastępcy, pana Stanleya Fischera, który powiedział, że w grę wchodzi nawet termin wrześniowy. Czyli 21 września może być podwyżka stóp w USA i rynek się tego zaczyna obawiać. Stąd też dolar się staje coraz droższy. Oczywiście tutaj będzie kluczowe to, co się pojawi w najbliższy piątek, 2 września, to będą dane z rynku pracy w USA. Jeżeli będą dobre, to dalej zobaczymy umocnienie dolara, czyli wrzesień nam się szykuje na miesiąc ze zwyżkami amerykańskiej waluty, czyli poziom 3,93 to jest kolejny opór, który możemy zobaczyć w ciągu przyszłego tygodnia. Jeżeli chodzi generalnie o złotego, tutaj widać, że szkodzą nam plotki, spekulacje ze strony agencji ratingowych. 9 września, czyli za 1,5 tygodnia, decyzja agencji Moody's odnośnie naszego ratingu. No i rośnie ryzyko, że Moody's nam ten rating obetnie. Powiedzi przedstawicieli tej instytucji pokazują, że mają oni obawy co do sporu wokół naszego Trybunału. No i też do tego dochodzi kwestia przyszłorocznego budżetu, więc złoty pod presją spadkową, czyli dolar złoty w górę, euro złoty też do góry. Na przestrzeni tygodnia zyskał 3 grosze i mamy przestrzeń do ruchu w górę. Tutaj ważnym poziomem będzie poziom 4,36. Jeżeli chodzi o notowania franka, na świecie frank jest nieco słabszy, w kraju jest inaczej. Tutaj mamy poziom 3,93-3,94 i wydaje się, że w ślad za słabym złotym też będziemy mieć droższą parę frank złoty. Na koniec funt, który powrócił powyżej poziomu 5 zł, w poniedziałek poziom 5,06. Na świecie funt radzi sobie nieźle, więc tutaj wydaje się, że ta zwyżka dalej będzie miała miejsce. Będziemy się spoglądali dane z Wielkiej Brytanii. Już 1 września zobaczymy indeks PMI dla przemysłu i jeżeli okaże się, że w sierpniu on był dobry, to funt będzie jeszcze wyżej. Dziękuję za uwagę.